Czy w Polsce powinien powstać centralny port komunikacyjny? Oczywiście, że powinien powstać. Powinien powstać wschodni port komunikacyjny, zachodni, południowy, północno-wschodni, środkowy, czesko-polski, polsko-ukraiński i tak dalej. Powinno powstawać jak najwięcej takich rzeczy. Polska powinna się rozwijać. Ale panie i panowie, robi się to za pieniądze inwestorów, którzy sprawdzili rynek, wiedzą to, co będzie za 10, za 20 lat, wiedzą, że to będzie opłacalne. Natomiast w Polsce to robi się inaczej. Najpierw powstaje, spółka się zawiązuje, obsadza się stanowiska, przez 20 lat kradnie się pieniądze, później się robi jakieś plany przez kolejne 10 lat, później się czyści teren, trwa to 50 lat budowa takiego lotniska, kosztuje 50 razy więcej, niż by kosztowała normalnie. Wszystko to z pieniędzy podatków, a później co? Oczywiście my będziemy płacić za używanie tego, tak? Jak z autostradami, które wybudowaliśmy oczywiście za nasze pieniądze budżetowe. Teraz płacimy chyba najwięcej w Europie za te autostrady. Mało tego, pamiętajcie, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. I budujemy taką elektrownię Ostrołęka, jak się nie mylę. I później pan z Brukseli łapie telefon i mówi, proszę mi rozebrać tę elektrownię natychmiast, sznela, bo zaraz tam przyjadę i zrobię sam porządek, tak? I my elektrownię wysadzamy, tak? I teraz budujemy lotnisko, oczywiście z naszych pieniędzy, tego nie robi prywaciarz. Prywaciarz tego nie zrobi w Polsce, bo wie, że nasz rząd jest po pierwsze, a po drugie zależny od Brukseli. I 10 lat później jakiś tam Juncker albo inna von der Leyen dzwoni, mówi, te lotnisko natychmiast mnie tu rozbieramy, to nie jest w planach Unii Europejskiej, a pamiętajmy, że Unia Europejska dąży do jak największej centralizacji i podobnie jak z elektrownią Ostrołęka zadzwonią i powiedzą, natychmiast ma być rozebrane to lotnisko. Inwestycje takie typu jak port w Gdyni, Izera pisowska, czy teraz CPK służą temu, żeby tylko legalnie, w cudzysłowie, wyprowadzać pieniądze z budżetu, kraść, paść się stanowiskami i okupować nasz kraj. Także panie i panowie, oczywiście, że powinno powstać CPK i wiele innych lotnisk. Najlepiej, jak jest ich dużo, a nie jedno scentralizowane, bo później będzie oczywiście do tego rządowe, będzie oczywiście narzucanie tym mniejszym lotniskom takich przepisów, żeby wszyscy przerzucili się na to CPK. Monopol, jak zwykle stworzony przez państwo, powinny powstać lotniska, ale dużo prywatnych i tak dalej. A to mnie zadziwia, że wolnościowcy, którzy Janusz Korwin-Mikke jeszcze napędzał tę lokomotywę, ciągnął te wagony za sobą wolnościowców i było ich więcej, którzy naczytali się książek ekonomistów austriackich, jak to prywatne działa lepiej niż państwowe, ale CPK to jest nasza państwowa duma i nagle stają się socjalistami, tak? Z drugiej strony śmieszą mnie narodowcy, tak? Narodowcy Polska, Polak do Polaka, po polskie i tak, Polska górą i tak dalej, ale chcą, żeby tu było wielki hub transportowy, co dalej przypominam, zaznaczam, że jestem za tym, żeby był hub transportowy, a nie jeden nawet, a więcej w Polsce, ale oni, narodowcy, nagle chcą, żeby były towary z Chin, żeby tutaj do nas przyjeżdżały, zamiast w Polsce starać się o obniżenie podatków, o rozregulowanie tych wszystkich przepisów po to, żeby było łatwiej produkować i żeby to Polska była tymi Chinami, żeby to Polska produkowała towary na całą Europę i na cały świat. Niech wtedy sobie Niemcy przylatują tutaj do nas małymi samolocikami, czy tam chcą czym i niech sobie do Frankfurtu wożą to i to rozwożą po całym świecie, a my będziemy korzystać z tego, że produkujemy i Polska się bogaci w tym momencie. Ale jeszcze raz powtarzam, przez Mentzena, Wiplera, Krzysztofa Bosaka ta myśl wolnościowa praktycznie została zduszona i zamieniona na socjalizm z ludzką twarzą. Myśl Korwinowa pomału odchodzi w niepamięć. Czy się kiedyś jeszcze odrodzi? Zobaczymy. Taką mam nadzieję. Pozdro!